Witajcie bardzo serdecznie na kanale Beauty Locum, z tej strony Edyta. Bardzo serdecznie Was witam w ten piękny, gorący, ostatni dzień lipca. Tak, już połowa wakacji za nami, także, no ale jeszcze jest miesiąc, trzeba zawsze patrzeć na tą pełną szklankę wody do połowy niż pustą, ja tak zawsze robię. Dobrze, kochani, zobaczcie co ja tu mam. Znowu uzbierała się cała jedna wielka torba pustych opakowań. No i mówię, co trzeba z nią zrobić? No wyrzucić wszystko, oczywiście, bo już mi to, wiecie, leży w tym moim małym mieszkaniu, zalega, nie, mówię, trzeba sprzątnąć, ale żeby sprzątnąć, no to muszę nagrać oczywiście film. Pamiętacie, no ostatni film z Denkiem był no jakieś może pół roku temu, albo jeszcze dłużej, więc trochę się tych rzeczy nazbierało. No i co, zaczynamy, nie przedłużamy, słuchajcie. Dobra, pierwsze co, no to widzę duże żele, płyny, no to już nie będę się nad nimi, słuchajcie, rozwodziła. Najwięcej używam właśnie naszych Avonowych Senses. Tu duży płyn Fireside Glow, litrowy. Patrzę jeszcze coś z tych dużych butelek. Biała lilia, też piękny zapach, jeżeli ktoś lubi kwiatowe. Piękny, naprawdę śliczny. Jak ktoś lubi takie konwalie, lilie, frezje, to ten zapach. Nie, czekajcie, to nie jest lilia. Poczekajcie, rozpędziłam się. Biała brzoskwinia i orchidea, przepraszam. Przepraszam, ale jakoś tak mi to wyglądało na lilię. Tak, to jest ten z białą brzoskwinią, też piękny. Dobra, ale lilię też uwielbiam, także ona gdzieś tu może będzie, czekajcie, zobaczymy co tu jest. Tu jest znowu cytryna i bazylia, wow, ten też świetny, rozświeżający, odświeżający, nie rozświeżający, wyszedł gdzieś chyba w okolicach wiosny, tak, końcówka zimy, tak mi się wydaje ten zapach. I też świetny jest. Teraz słuchajcie, zamówiłam sobie, bo jeszcze w lipcu pod koniec była fajna oferta na żele i płyny. No i oczywiście sobteka weekendowa, nie wiem czy pamiętacie. Tak, ona przez weekend trwała do poniedziałku do 11, więc wszystko czeka teraz w paczkomacie, jakieś dwa wielkie pudełka żeli i płynów. Jak będziecie chcieli, dajcie znać w komentarzach, czy Wam też otwierać tą paczkę, no bo tam będą same chyba żele i płyny, ale dajcie znać pod filmikiem, czy też otwierać dla Was, czy od razu chować do piwnicy, na moje półeczki takie specjalne, gdzie mam Avon. Dobra, więc to było to. Co jeszcze z żeli? Słuchajcie, tu jakieś widzę jeszcze mydełko w płynie z pompką, taka świąteczna wersja migdał, taka słodziutka to była, karmel, migdał i wanilia, pamiętacie to? Też bardzo fajny zapach, tak, czyli to było zimową porą, na pewno wykorzystane. No słuchajcie, wiecie, że ja robię sobie koloryzację w domu. Najczęściej używam chłodnych farb, chłodnych blondów. Jedno z nich to była ta, już kilka razy też tym szwarckopem sobie malowałam gliss color włosy. Tu akurat ultra jasny, chłodny blond. A teraz zrobiłam sobie ten blond farbą palety z Biedronki za 13 zł i najbardziej mi się to podoba teraz, ten jasny blond, taki wiecie, nie wyszedł w ogóle żółty, wydaje mi się, tak mi się wydaje, że nie jest żółty, ale dobra, ale jedną z tych farb, którym farbowałam włosy, to był ten gliss color. Dobra, jeżeli jesteśmy we włosach, to tutaj mamy odżywka do włosów kręconych, 400 ml, tak, bo taka większa z pompką, wygodna, z SoFlow. Bardziej do tych włosów kręconych, to wiecie, pod moje córeczki ja kupuję rzeczy, bo jedna i druga ma bardzo kręcone włosy. Była fajna, naprawdę. Ja, chodzi mi o to, żeby właśnie trochę bardziej zdefiniować im te loki, żeby nie było puchu, więc one sobie to używały. Ja lubię w ogóle na nich, na moich córkach wypróbowywać te nowe odżywki, szampony, wiecie, do tych włosów kręconych. Które na im się najbardziej będą nadawały, to wtedy zostają z nami na dłuższy czas. Ta była fajna, ale po prostu szukam jeszcze dalej, tak? dobra, co tu mamy? Mamy Palmolive Coconut and Milk Shower Cream, czyli krem pod prysznic. Kiedyś się skusiłam taką promocją w Biedronce, chyba 1 plus 1 gratis był, coś takiego z tych Palmolive, ale powiem Wam, że kiepsko mi się to używało, ponieważ dwa problemy. Tu jest bardzo duża dziurka, że, i bardzo dużo się tego produktu brało na
na dłoń, przez to bardzo szybko się kończył, to po pierwsze, a po drugie on strasznie wysuszał skórę. Ja jestem, wiecie, przyzwyczajona do naszych senses, do żeli, do płynów, które mają w składzie glicerynę, one tak nie wysuszają skóry, natomiast potem trzeba było używać szybko zaraz jakiegoś balsamu, bo ta skóra była ściągnięta, niekomfortowa. A przy naszych żelach senses czegoś takiego nie mam. Mogę iść po prostu spać, nawet nie używając balsamów na wieczór, a i tak ta skóra jest taka, wiecie, dopieszczona. Natomiast to nie, Palmolive na pewno nie kupię więcej. Dobrze, tutaj coś z chemii gospodarczej widzę, moje ulubione takie płyny uniwersalne do czyszczenia z Action. Tak, one kosztują grosze, chyba 6,99, są ze 3-4 wersje kolorystyczne. Tu akurat był czarny pieprz z limonką. One pięknie pachną, są w 98% ze składników naturalnych i po prostu możemy nimi myć i szafki, i jak coś, i podłogę zetrzeć, i stół. Naprawdę taki multi uniwersalny płyn czyszczący. Tak, i jest duży, słuchajcie, bo to jest, o Jezu, przepraszam, spadło, ale chyba 750 ml spadło. Boże, słuchajcie, aż tutaj trochę jest zakurzone wszystko, stało to naprawdę miesiącami. Jeden z moich ulubionych peelingów do ciała z akurat tutaj z koreańskim węglem, nie wiem, czy jeszcze jest on w sprzedaży, Planet Spa, pięknie pachniał, z tego co pamiętam. Tak, pięknie pachniał, bardzo fajnie, wiecie, się go używało, naprawdę przyjemnie, tylko trzeba było uważać, bo on był ciemny, tak, czarny kolor tego produktu, więc trzeba było dobrze spłukać wannę czy prysznic po użyciu, ale bardzo fajnie peelingował, zostawiał ją no, taką oczyszczoną, tak, z aktywnym węglem, relaksuje ciało i umysł, ale powiedzcie mi, czy on jeszcze jest, wydaje mi się, że już go chyba nie ma, tego szarego skrabu, nie wiem. Nie pamiętam. Dobra, jeżeli chodzi o balsamy, to tutaj wykorzystałam ten Tropical Fruits, jeden z nowszych, które się pojawiły w sprzedaży. Ja nie lubię takich owocowych zapachów, ale ten był do przyjęcia, on jest bardzo delikatny, jeżeli chodzi o zapach. Mogą go stosować również dzieci od 3 roku życia, więc te zapachy nie będą takie, wiecie, intensywne, przesłodzone. No, żeby dzieci mogły też używać. Jeżeli chodzi o prostowanie włosów, bo ja, wiecie, nagminnie prostuję, do ochronienia je przed ciepłem najlepiej mi się sprawdza ten spray Stress MM, Keratin Smooth się nazywa. On kosztuje, słuchajcie, 45 zł w Rossmanie, ale często możecie go dorwać w promocji tak za 29 zł, więc ja poluję, jak jest ta promka, to wtedy. No powiem wam, no nie wiem, czy mi dobrze on te włosy uchronił, bo po prostu były takie suche i zniszczone te końcówki, że no nie wiem, czy mi ochronił te włosy, czy nie, ale najlepiej mi się po nim pracuje po prostu prostownicą, ładnie pachnie. I te wyprostowanie utrzymuje się taki też dłuższy czas, tak? Nie puszą się. Dobrze, słuchajcie, jeżeli chodzi o oczyszczanie, o, mamy tutaj coś do oczyszczania. Mamy tutaj ten krem Sensitive Plus, krem oczyszczający z Enyu. Ale może i tutaj płyn dwufazowy z olejkiem, może powiem najpierw o tym kremie. To jest mój ulubiony produkt, jeżeli chodzi o pielęgnację, o oczyszczanie dwuetapowe. Słuchajcie, zawsze go używam, może no nie zawsze, na zmianę z innymi jakimiś żelami, ale to jest produkt, słuchajcie, rzeczywiście krem. Tutaj ta nazwa nie kłamie. To tak, jakbyście naprawdę używały krem do mycia buzi. On pięknie pachnie, tutaj w składzie ma masło shea łagodzące, ale pachnie, przypomina mi zapachem orzechy makadamia i dlatego mi tak cudownie się go używa. Tak, rzeczywiście, tak jakbyście brały taki rozwodniony krem, mleczko i myły buźkę, bardzo przyjemnie się tego używa, buzia nie taka, wiecie, nie jest później sucha, jest dobrze nawilżona. Oczywiście później, wiecie, spłukujecie go wodą i nakładacie swój ulubiony serum, później krem, tak, w zależności co tam macie w swojej pielęgnacji.
Ale tak, właśnie, coś o oczyszczaniu dwuetapowym, słuchajcie. Ja zawsze teraz tak stosuję, że jeżeli na przykład przecieram buzię płynem micelarnym lub jakimś takim płynem z olejkiem, to później jeszcze muszę użyć czegoś z wodą na bazie, wiecie, żeby to zetrzeć, zmyć z twarzy z wodą, więc ten krem jest idealny. Do tego możecie jakieś żele używać, co tam jeszcze, jakieś pianki oczyszczające, więc tak, to jest, przyszedł do nas ten trend z Korei, tak Koreanki podobno robią. No i wtedy rzeczywiście ta skóra jest lepiej oczyszczona, no i lepiej wchłania inne substancje aktywne z kosmetyków, z serum, z kremu, tak? Dobra, no więc tak, wykorzystałam ten, też bardzo lubię ten płyn micelarny z olejkiem. 200 ml było w tej buteleczce, a tutaj było 150 ml, ale jest bardzo wydajny, naprawdę trzeba niedużo go na dłoń, na długo starcza. Bardzo go lubię. Dobrze, słuchajcie, tu jest jakiś peeling z Himalaji, truskawkowy. Co to było? Nie, to nie był peeling, słuchajcie, to w sumie taki, to był taki żel do mycia twarzy. Właśnie, o, kiedy mi się skończył jeden, to ten sobie na przykład wzięłam. I on był o pięknym zapachu truskawkowym. I nawet właśnie mi się pomyliło, że to był peeling, bo w tym żelu były zatopione takie drobinki truskawki, wiecie, te ziarenka czarne. Więc dlatego tak mi się przypomniało, że to mógł być peeling, ale nie, to był żel taki oczyszczający właśnie. Ale pięknie, naturalnie pachnią truskawką. Bardzo przyjemnie się go używało. Nie wiem, czy jeszcze jest w sprzedaży. Nazywa się Fresh Start. Widzę tutaj, że zużyłam całe opakowanie proteinolowych ampułek. Myślę, że to było zimą, tak? Jak zaczęto grzać w kaloryferach, wtedy moja cera robi się bardziej sucha i pamiętam, że sobie zrobiłam taką kurację, tak? Teraz one są w odmienionej szacie graficznej, takiej beżowej, tak? Beżowo-różowy kolor, ale ja miałam jeszcze te w starej wersji. Dobrze. Jeżeli chodzi o peelingi, słuchajcie, ten bardzo mi się dobrze sprawdził, to jest Izany. Peeling cukrowo-olejowy Moments of Marula z olejkiem z maruli, słuchajcie, świetnie się go używało, bo bardzo dobrze peelingował. Pozostawiał, ojej, zakładnie pachnie, pozostawiał skórę gładziutką, a poza tym, że on, wiecie, te kryształki soli i cukru były zatopione w dość dużej ilości oleju, to nie trzeba było później już używać żadnego balsamu, żadnego kremu nawilżającego, tylko po prostu, wiecie, zrobiłam sobie ten peeling, spłukałam go, wyszłam, wytarłam ciało i ono było ładnie nawilżone, takie natłuszczone nawet, powiedziałabym delikatnie, więc super, bardzo fajnie. Myślę, że ja chyba miałam dwa te peelingi, nie wiem, czy miałam dwa, może nie mam tu opakowania od niego, ale... Dobrze, a tutaj widzę, że kolejny też peeling taki właśnie z olejkiem, olejkowy, zużyłam z Liren, słuchajcie, to był mango i orange, mango i pomarańcza, olejkowy ujędrniający peeling cukrowo-solny, on też był super, z Liren. Pięknie pachniał i właśnie to samo miał, te kryształki były zatopione w olejku, no co dawało taki efekt jak przy tym z Izany. Świetne, świetne peelingi. Dobrze, chyba tego kosmetyku to nie muszę przedstawiać, opowiadać o nim. To jest ta seria Avon Cares Avocado i to jest ten balsam myjący. Świetny też, też jak krem, bardzo nawilżający, też nie trzeba było po nim stosować żadnych balsamów, więc no, szybko można było wziąć prysznic, ubrać się i wyjść, albo iść po prostu spać, jak się już nic nie chciało robić, więc świetne. Lubię takie produkty właśnie, że one mi tak dwa w jednym, wiecie, i umyją, i nawilżą, i aż później nie muszę już się balsamować. Dobra, tutaj miałam coś takiego Egyptian Miracles Eveline, to bardzo, bardzo reklamowany produkt na suche partie kolan, łokci, stopy. Tutaj jest napisane krem ratunek dla skóry szczególnie przesuszonej. Powiem Wam, on mi kiepsko zadziałał, na pewno bym go nie poleciła, nie kupiła drugi raz. Niby tu są i oliwa z oliwek, i miód, i mleczko pszczele, i wosk pszczeli, olejek słonecznikowy, słuchajcie, a mi to w ogóle
Ja położyłam sobie na noc taki krem, myślałam, że rano, wiecie, te suche partie będą jakieś nawilżone, one były nadal suche, więc ja tego nie polecam, nie kupię jeszcze raz. Ja się tak spieszę, słuchajcie, żeby Was nie zanudzić, tak? Dlatego tak szybko mówię. Avon Encanto Fascinating Shower Gel, już nie ma tych serii, no tam gdzieś jeszcze się trafiają w klubie Avon, tak, jeżeli macie swoje konto, zapraszam oczywiście do mnie, do klubu Avon, zawsze macie pod filmikiem link do zapisania się, żeby trafić do mnie, żeby nie trafić do jakiejś innej obcej osoby z Polski, przypadkowej tak naprawdę, więc pamiętajcie, zawsze jest link pod filmikami z Avonem i tam możecie się zapisać, robić sobie zakupy na własny użytek, bądź też zostać konsultantką. No i właśnie, tego nie ma już, Encanto wychodzi z katalogów, ale tak jak mówię, w klubie Avon dla konsultantek, klubowiczek jest bardzo dużo jeszcze różnych ofert takich wyprzedażowych, gdzie produkty wyprzedawane, tam znajdziecie i w Focusie i tak osobno pojawiają się co tydzień inne, więc nie wiem, czy mam akurat ten żel, miałam z tej oferty, czy po prostu jeszcze z regularnej sprzedaży, tak mi się wydaje, ale pięknie pachnią, na pewno wiecie, jak pachnie świetnie, tak orzeźwiająco, cudownie. Tutaj co jest? Profesjonalny, luksusowy krem, serum do rąk i paznokci z Eveline. Wydaje mi się, że on mi chyba nie za bardzo odpowiadał. Te dłonie mi o wiele szybciej wysuszały się. Nie, ja chyba tego kremu nie polecam z Eveline. W ogóle widzicie, kupiłam sobie trochę rzeczy Eveline, ale jakoś nie jestem z nich zadowolona. Kiedyś taką sobie paczkę zrobiłam, pamiętam, w grudniu chyba. Tutaj mamy Fluff, to akurat chyba moja córcia dostała krem do rąk z okazji urodzin od kogoś, od koleżanki, ale ona nie używa, więc oddała mi. Mama oczywiście szybciutko to zużyła, te 50 ml kremu, ale ja nie lubię tej firmy Fluff. Oni mają bardzo rzadkie te produkty, więc one się wylewają, rozlewają, są bardzo rzadkie. Więc nie wiem, nie, ja sobie sama żadnych produktów od nich nie kupię. Tutaj mamy znowu też taki krem do rąk, akurat truskawkowy. On był z takim połyskiem, nie wiem czy pamiętacie, nawet tu widać jeszcze taki połysk na tej resztce, co zostało. To był właśnie zwariowana jakaś tam, coś zwariowanego, owieczka czy coś, tutaj jest jakieś zwierzę na pewno. On był też bardzo rzadki, słuchajcie, ten trzeba też było uważać, żeby on się tam gdzieś nie wylał na dywan, czy na torebkę, czy na ubranie, ale już go zużyłam, też żeby po prostu nie leżał, to ja wszystko, wiecie, wszystko to kończam. Dobra, jeżeli chodzi o pielęgnację dłoni, to zobaczcie, mam tego sporo, w różnych wersjach kolorystycznych, smakowych, jak to ja mówię. Seria pierniczkowa ze świąt, a jakże mam, jeszcze pachnie, słuchajcie, tak, bo ma pierniczki z czym? Nie, same pierniczki, czyli też zużyte. Tutaj mamy Floral Burst, to chyba wyszło na wiosnę jakoś tak, wydaje mi się. Biała lilia, jaśmin, piękny zapach. I tutaj mamy jaśmin i gliceryna. To ten najczęściej krem, który jest w różnych takich opakowaniach, wiecie, czasowych, jak to się nazywa. Zapomniałam tego słowa. Limitowanych, tak? Także ten krem jest ten sam, ten właśnie glicerynowy, natomiast w różnych odsłonach już od kilku lat, o, a teraz był w takiej, fajnej. Mhm. Więc u mnie kremów niezliczona ilość, w każdej torebce, w każdej kieszeni, nie wiem, czy Wy też tak macie, ale te z Avon Care najbardziej mi odpowiadają. Dobrze, tu widzę, mam też taki żel czarny do... Nie, on nie był czarny, słuchajcie, on nie był czarny, on był z węglem, ale... On nie był czarny, on był taki prześwitujący, taki kremowy delikatnie. Taka bardziej galaretka, o właśnie, tu nawet pisze Jelly Cleanser. Tak, taka gęsta galaretka to była bardziej, właśnie do oczyszczania, czyli też jako drugi krok w oczyszczaniu dwuetapowym. Na przykład najpierw starłam sobie oczy płynem micelarnym, a później, żeby jeszcze wszystko dokładnie zmyć, używałam takiego kremu czy żelu do mieszania z wodą. Dobrze, słuchajcie, mam też trochę zapachów zużytych. No i tak, serduszko, love you. Co
cudowny zapach na wiosnę, na lato, wesoły, dziewczęcy, kobiecy, do zwiewnej sukienki letniej, dla nastolatek, dla starszych dziewczyn, takich młodych duchem. Cudny. Nie wiem, który Wam się bardziej podoba, Love You czy Love You ten drugi Connected? Dajcie znać, bo mnie chyba ten bardziej, z tymi malinkami. Ale fajny jest. O Boże, jaki fajny, ale nie ma ani już, ani kropelki. Dobrze, więc ten wykorzystałam do ostatniej, do ostatniego denka. Później mam i Marie Gorset. Ten chyba bardziej już zimą wykorzystywałam, pamiętam. To jest bardziej taki słodki zapach, szyprowy, czyli taki bardziej z przyprawami, świdrujący w nosie. Tak, ale zdecydowanie na cieplejsze, na chłodniejsze dni, wietrzne, taki otulający z wanilią, z tego co pamiętam. Ale to już no, w zimę musiałam to wykorzystać. Też taki zimowy bardziej jest Attraction Awaken. Ale to jest chyba, czekajcie, to jest damski czy męski, bo też i mój mąż wykorzystał jeden. To jest chyba 50, to jest damski chyba, nie? To jest 50. Czekajcie, nigdzie go nie mogę. Ile to jest mililitrów? Nie, 75 chyba. Czyli to jest męski. Dobra, faktycznie męski. Dobra, czyli to 75. Attraction Awaken. Akurat wykorzystał mój mąż, a ja wzięłam puste opakowanie, schowałam. Dobra, kolejne perfumki to są te najnowsze i Marie z brzoskwinią, z białym piżmem, z wanilią, tam chyba jest wanilia, tak, brzoskwinia, wanilia, z wszystkich i Marie ten mi się najbardziej podoba, jest delikatny, romantyczny, taki czysty, jeżeli lubicie zapach takiego czystego, wiecie, czystego prania wywieszonego na dworzu, na balkonie. Popatrzyłam akurat na moje pranie na balkonie i tak mi się skojarzyło. Tak, naturel, no po prostu, naturalny, fajny zapach. Ojej, no ładny, ładny, ale też już nic tu chyba z niego nie wycisnę. Nawet pod każdym kątem sprawdzałam już tą buteleczkę, ale nie. Więc no wszystkie do tej pory zapachy na plus. Ale cieszę się, że po prostu je do końca wykorzystuję. Nie zostawiam nic. I biorę nowe. Kolejne mydełko. No miałam już to takie jedno. O, widocznie drugie się tutaj gdzieś zapodziało. No i kolejny właśnie ten krem do mycia twarzy. No mówię Wam, że ja je bardzo lubię, więc widzę, że jest już kolejne opakowanie z Eniu. Kremik do rąk, taki w małej tubeczce. Tu jest ile? 50 ml. 30 nawet, 30, czyli taki, wiecie, do torebki. Ja zawsze noszę małe torebeczki, więc torebki małe noszę. Więc lubię też małe kremy, tak, żeby mi za dużo miejsca nie zajmowały. O, i ten wykorzystałam. Tutaj jest, słuchajcie, z tej samej serii Eveline, ten Egyptian Miracle. Tu miałam balsam opatrunek do ust, ale to jest to samo. Nic mi nie dawał nawilżenia, natłuszczenia. Te usta były jeszcze bardziej później suche, jeżeli już zmyłam, jakby zjadłam ten balsam, to one nie były nic lepsze w dotyku. Tak samo jak i to, więc dla mnie seria nieudana. Nie wiem dlaczego, ale za to moje ukochane olejki do ust z Avonu, to są te nawilżające w kolorze, bo są dwa kolory, Blossom i jeszcze jakiś inny. Ja mam ten bez drobinek, zawsze biorę sobie ten różowy, ten ciemniejszy. No więc dwa wykorzystałam. Teraz mam jeszcze ze dwa gdzieś, wiecie, w torebkach, w szafce. Dobra, krem do twarzy, akurat tutaj ten na dzień to był z serii Sensitive Plus, tak jak ona weszła chyba to wtedy zużyłam. On jest bezzapachowy właśnie, nie wiem po co wsadzam tam nos, skoro on jest bezzapachowy, bez barwników dodatkowych, o taki do cer wrażliwych, nadwrażliwych, tak, to jest ta biała seria Sensitive. Widzę, że tutaj też wykorzystałam
maseczki z farb do włosów, z L'Oreala Excellence, taka wiecie, do tej pory taka moja ulubiona farba, nie pamiętam koloru, ale też jakiś blond popielaty. Bardzo dobre mają te maseczki właśnie, ochładzające kolor, bardzo je lubię. Coś, co też lubię, tu akurat w Biedronce kupiony, taki balsam do oczyszczania twarzy. Uwielbiam właśnie takie produkty, gdzie nabieracie trochę tego kremu, takiego gęstego w sumie balsamu. I pocieramy sobie buzię i ten makijaż sam się rozpuszcza. Uwielbiam. A to jest akurat masełko tak napisane. Makeup Remover Butter. Tak, a po polsku jest przetłumaczone. Wegańskie masełko o orzeźwiającym zapachu marakuj. O, więc to też jako pierwszy krok na przykład w dwuetapowym oczyszczaniu skóry, czyli na przykład brałam sobie to masełko, rozcierałam nawet na oczach, bo to super rozpuszcza tusz, nic się nie działo z oczami, nic nie łzawiły, nic nie szczypały, rozcierałam sobie to masełko, a później po prostu jako drugi krok ten balsam jeszcze, do wszystko, żeby zmyć pozostałości tego balsamu, pozostałości jakichś zanieczyszczeń z twarzy, więc to jest super combo. Żałuję, że nie ma tych masełek sprzedaży regularnej. One były po 9,99 i udało mi się tylko jeden, jedyny raz kupić u siebie w Biedronce właśnie to. Jakby się one to pokazały, nie wiem, czy u Was są. Dajcie znać właśnie, czy one gdzieś w Polsce w Biedronkach są, czy nie ma, czy możemy sobie o tym już zapomnieć, o tym produkcie, ale jest super i bardzo tani, bo w innych firmach one kosztują po 20 zł, po 20 kilka, 30, natomiast ta biedronkowa było po 9,99, a jest rewelacyjna. Dobrze, jeżeli chodzi o jakieś perfumetki, to widzę, że mam tutaj Splendorię i na pewno tą Splendorię wykorzystałam zimą, bo to jest taki zimowy, cięższy zapach z ogonem ciągnącym się za człowiekiem wyperfumowanym Splendorią. Także cięższy, ostrzejszy zapach, no na pewno zimowy. Dobra, co my tu mamy? Serum z Eveline z witaminą C, 20% witaminą C nawet. On, widzicie, miał taki brązowy kolor nawet. Ale lubiłam ten brązowy kolor, bo słuchajcie, jak ja sobie wieczorem nałożyłam na twarz to serum pod krem, no to ta skóra taka była bardziej, miała fajny, jednolity kolor i jeszcze na drugi dzień właśnie to było widać, że ona jest tak ujednolicona, no także fajnie. No, czy jakieś tam efekty przeciwzmarszczkowe widziałam? Nie wiem, bo ja bardzo dużo tych ser używam, więc nie wiem, które to działa, które nie. Mam ich dużo, ale właśnie takie witaminowe miałam z Eveline też. No i słuchajcie, już dwa ostatnie produkty, słuchajcie, już Was nie zanudzam. Też do twarzy. Avon Reversalist, ten czerwony krem na noc, akurat tutaj. Pewnie używałam go razem z tym. Ten miałam pewnie na dzień, a ten na noc do kompletu. Tak. To jest ten 45+, o ile dobrze pamiętam, albo 35+. Ja je uwielbiam wszystkie. No nie stosuję jeszcze tych Platinum, tak, bo to są bardziej takie liftingujące, już mocniejsze kremy. Ja jeszcze ich nie potrzebuję. Ale ten z Protinolem najnowszy chętnie używam, czy Reversalist, czy ten właśnie Sensitive, ale najbardziej oczywiście Ultimate, ten złoty. To jest mój kochany krem. No i tutaj też krem pod oczy. Mam tu coś. Ten z kompleksem witaminy C. On wygląda tak, oczywiście ja przecięłam, żeby się dostać do samego końca produktu, żeby nic się nie zmarnowało, to przecięłam. Ale on tak właśnie wygląda. Tam jeszcze chyba coś jest między nim. Tak, o, taka tubka. Ile? 30 ml? Czy ile one mają? Poczekajcie. Czy 15? Przestrzeliłam. 15. 15, dobra. No. Też lubię te kremy pod oczy, ale najbardziej moim ukochanym, wiecie, że jest ten podwójny program liftingujący. Dobra, wszystko, słuchajcie, fajnie, mogę już sprzątać, mogę z tym iść do kontenera, posegregować i idę sprzątać. Bardzo się cieszę, że nagrałam filmik, trzymajcie się, pa, pa, pewnie jest bardzo długi. Kto został do końca, łapka w górę. Pa, cześć, trzymajcie się.